Urszula Rutkowska, witam serdecznie Państwa we wtorek 22 maja. Sprawdźmy w dzisiejszym horoskopie, co się może wydarzyć. Bliźnięta. Dzień wydaje się być nieco niespokojny, ale korzystny dla wielu spraw. Wszelkie uwagi i słowa krytyki pod Waszym adresem puszczajcie mimo uszu. Czepianie się każdego słowa tylko może zaognić sytuację. Starajcie się nie narzucać innym swego zdania. Nie przestawajcie na tym, co już osiągnęłyście. Zadbajcie też o zdrową dietę. Raku. Dzień minie Ci bez żadnych kłopotów. Sukces zawodowy możesz osiągnąć poprzez dobrą współpracę z innymi. Nie stroń od wysiłku, ale i z nim nie przesadzaj. W ważnych kwestiach zdaj się na swoją niezawodną intuicję. Naucz się spokojnie rozmawiać z ludźmi. Zmiany odłóż lepiej na inny moment. Nie trać energii. Lwie. Tranzyty nie są dzisiaj szczególnie dla Ciebie korzystne. Powodują brak pewności siebie i rozchwianie emocjonalne. W pracy zamieszanie spowodowane plotkami. Komuś zależy, aby Cię wyprowadzić z równowagi i upokorzyć. Spójrz innym okiem na swego partnera. Bardziej łaskawszym oczywiście. Rady i pomocy szukaj najlepiej u bliskich. Odbij się od psychicznego dołka. Panno, większość dnia wypełnią Ci obowiązki zawodowe. Ma to jednak swoje dobre strony. Nie będzie czasu, aby się dołować z innych, błahych powodów. Staraj się być efektywna, ale z niczym nie przesadzaj. Pojawi się niewielkie ochłodzenie w uczuciach. Zmiany na plus w sprawach za to finansowych. Uważaj bardziej na siebie. Wago. Czeka Cię pracowity dzień. Aby wszystkiemu podołać, musisz działać według ustalonego planu. Jeśli uznasz propozycje za interesujące, nie wahaj się z nich skorzystać. W uczuciach coraz lepiej. Możliwy jest nowy romans lub flirt. Praca przyniesie Ci teraz wielkie zadowolenie. Możesz odczuwać dolegliwości związane z układem krążenia. Skorpionie, w każdej sytuacji i sprawie zdany dziś będziesz wyłącznie na siebie. Rób więc wszystko, co do Ciebie należy i nie oglądaj się na innych. Zadbaj, aby Twoje posunięcia i podjęte decyzje były słuszne oraz trafne. Kontakty międzyludzkie będą nieco utrudnione. Zwróć większą uwagę na sprawy urzędowe. Kontroluj też ciśnienie krwi. Strzelcu, dzień bardziej spokojny. Spróbuj więc zapomnieć o dotychczasowych kłopotach. Przy podejmowaniu decyzji sercowych kieruj się właśnie nim i intuicją. One poprowadzą Cię dobrą ścieżką. Nie igraj zaś z uczuciami. Dzień będzie sprzyjał wszelkim interesom. Pij więcej wody mineralnej. Koziorożcu, problemy może Ci dzisiaj sprawiać praca i wysiłek fizyczny. Wyniki Twoich działań w dużej mierze zależeć będą od Ciebie. Staraj się, aby przybrały pomyślny obrót. Unikaj pochopnych decyzji. Nie wstydź się mówić o tym, co czujesz. Twoje kłopoty niedługo zaczną znikać. Atmosfera będzie sprzyjała stresom. Wodniku, efekty Twoich wysiłków będą dziś dobrze procentowały. Gwiazdy zadbają, aby wszystkie sprawy ułożyły się po Twojej myśli. Rozwiążesz problemy, które do tej pory przysparzały Ci kłopotów. Potrzebujesz przyjaźni i towarzystwa i właśnie je dostaniesz. Pozostaw pewne kwestie swojemu biegowi. Nie daj się ponosić nerwom. Ryby. Dzisiaj zmaleje trochę Wasza aktywność, a razem z nią stan podekscytowania. Sprawy zawodowe nie przysporzą Wam zbyt wielu emocji.
Panujcie jednak nad nimi, bo źle oddziaływują na wasz umysł. Możecie czuć się nierozumiane. Ryzyko teraz jest duże. Nie poddawajcie się nastrojom zwątpienia. Baranie. Dzień niespokojny i niezbyt będzie sprzyjał prowadzonym interesom. Osłabnie twoja inicjatywa, a zaplanowanych zadań nie uda ci się w pełni zrealizować. W żadnym wypadku nie ulegaj chwilowym impulsom. W uczuciach bądź bardziej stały. Staraj się wywiązywać z codziennych, rutynowych obowiązków. Możliwe są migreny. Byku. A tobie dzień nie sprawi większych kłopotów. Pod wpływem księżyca w Skorpionie możesz jednak wykazywać większą drażliwość. Ostrożnie dobieraj słowa i nie wdawaj się w żadne zbędne sprzeczki. Pomyśl, zanim coś powiesz. We wszystkim, co robisz, kieruj się swoją intuicją. Słabnie twój system odpornościowy, więc pora go wzmocnić. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, gorąco pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Do zobaczenia zatem.